Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas. Jak widzicie, jest to 11. runda drugiego sezonu Boju Aresa, którego już dawno nie było na kanale z kilku powodów, między innymi spowodowanego przesytem ilości rozgrywek, jaka jest. Troszkę za dużo jest tych rozgrywek, co drugi dzień coś się dzieje, co tydzień jest to samo, tak? Stare rozgrywki jak były, że się co 4 tygodnie czekało na jakąś, albo co tydzień, bo po prostu była inna. Jakoś lepiej to leżało, chociaż nie powiem, to teraz też ma swoje plusy. Ale po prostu był przesyt i chciałem po prostu tak troszkę luźniej pograć, nie tak się starając jak w tym filmiku, co widzicie. Druga sprawa, nagrody jakoś też nie zachęcały do tego, żeby się jakoś starać. Fakt, że w przyszłości mogą nagrodę zmienić, nie wiem, coś nagle zacznie mi być potrzebne i będę żałował, że tych punktów nie zbierałem. Ale na chwilę obecną jakoś, nie wiem, nie mam tej motywacji takiej, wiecie, związanej, żeby na nagrody lecieć. I trzecia sprawa to to, że za każdym razem od ostatniego filmiku, jak wchodziłem, to nie mogłem za darmo 3 razy spróbować wylosować takich umiejętności wspomagających mnie podczas boju Aresa, jakich bym chciał, tylko od razu miałem za diaksy, więc to też mnie troszkę tak jakby odrzucało, denerwowało, że właśnie za każdym razem, jak wchodziłem, to od razu co? 20 diamentów. A fakt, że się można było wydać, ale według mnie to jest nieopłacalne, bo co? Mogę dostać jeszcze gorsze. Raz miałem takie skille, że miałem oczyść siebie, oczyść przeciwnika i coś jeszcze, więc chyba wtedy nawet, nie wiem, zostawiłem postać całkowicie na awku i poszedłem sobie grać po prostu w inną grę. Nie znaczy to oczywiście, że tego, te skille, nie wiem, jakoś bardzo zawsze pomagają, chociaż nieraz uratowały tyłek i nieraz pomagały na przykład ze silniejszym wygrać. Co się tyczy tego boju Aresa, no to jak zwykle poza podkami to raczej się nic nie zmieniło, nie chce mi się robić światów jeszcze. Czasami tam robię, żeby sobie tego, te poszukać. Ofiary, o właśnie, ofiary. To czasami sobie tam robię, że właśnie chodzę po świecie i szukam ofiar. Ale na razie jakoś też nie za bardzo robię tak te światy, żeby na przykład, nie wiem, wejść sobie i na przykład cały wspaniały zrobić i żebym to jeszcze miał robić co tydzień, to już na pewno odpada. Jak była walka bogów, to tam, wiecie, się robiło to właśnie co 4 miesiące na walkę bogów lub starcie tytanów, a teraz jakoś tak nie robię, czekam aż wejdzie w aktualizacji jednej z przyszłych tego zmiana światów i wtedy może będę je robił. Na Wartunę testowałem te nowe światy i mi się akurat spodobały, szybciej się je robi i wygodniej według mnie, no i mam nadzieję, że jak najszybciej u nas też to wprowadzą, a że u nas różnie wprowadzają, nie jest tak jak na Wartunę 1:1, więc mam nadzieję, że może jakoś w niedalekiej przyszłości, więc wtedy zacznę robić. Tak jak wspomniałem, jedyne co to się napodobałem. I po ostatniej walce, jak poszedłem na bossa, to się zorientowałem, że czemu ja nie leciałem na wodnym, jak zazwyczaj w takiego typu walkach lecę na wodnym, tylko na elektryku. Może byłoby lepiej, a może i gorzej by poszło, nawet nie pamiętam jak mi poszło, ale chyba wygrałem tak mniej więcej połowę. Oczywiście to się nie da połowę na 15 podzielić, nie, więc albo wygrałem 7 albo 8 walk, jedno z tych dwóch, ale wydaje mi się, że nawet miałem tego dodatni bilans niż ujemny wygranych. Więc nie było więc najgorzej mi nie poszło. I jeśli za tydzień, no nie za tydzień, tylko po prostu w poniedziałek kolejny, podczas kolejnej edycji walki tego boju Aresa, znowu będę miał możliwość za darmo odświeżania tych 3 pierwszych umiejętności i siądą mi jakieś takie w miarę, to się znowu tego postaram nagrać i może mi jakoś pójdzie, postaram się bardziej właśnie postarać, no. Język polski, więc się postaram właśnie, żeby to lepiej wypadło niż teraz, ale wydaje mi się, że najgorzej mi nie poszło, chociaż też dopisało mi szczęście, też przeciwnikom dopisało szczęście, tak, niektóre rzeczy mogłem inaczej rozegrać, a na niektóre nie miałem wpływu, no, w końcu takie jest legend i nic na to nie poradzimy, ale ogólnie z wyniku jestem zadowolony. Oczywiście mogło pójść lepiej, ale tak jak mówię, jest dobrze. Dobra, już nie przedłużam, bo filmik nie jest długi, a połowa znowu zajmie moje gadanie, więc zapraszam Was do dalszej części, żebyście sobie obejrzeli na spokojnie. Jak zwykle Wam życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie, bawcie się dobrze.